Zoja jest naszym pierwszym dzieckiem z Przemkiem. Jest wspaniałą dziewczynką, odważną i otwartą, która jest całkowicie tak samo jak my zakochana w Zanzibarze. Właśnie wyruszamy do szkoły. Idziecie z nami? Skakuj. Zoja ma 6 lat, jest super dzielna, bo w Polsce chodziłaby dopiero do zerówki, a tutaj już zaczęła pierwszą klasę i to w dodatku po angielsku. I tak naprawdę po kilku miesiącach już płynnie mówi, pisze i czyta. Zoja chodzi do Międzynarodowej Szkoły Brytyjskiej w Dżambiani. Zajęcia zaczynają się zawsze o 8:30 i trwają do 14:30. Dzieci jest w tej chwili około 80. Są z różnych krajów, także z takich rodzin mieszanych, zanzibarsko-europejskich. Zoja, lubisz chodzić do szkoły? Tak. Pierwszy dzień szkoły chyba my bardziej przeżywaliśmy niż Zoja. Zastanawialiśmy się, jak zareaguje, ale tak naprawdę to pognała do klasy, do dzieci, niczym się nie przejmując. O, Zoja, kończy nam się benzyna, musimy jeszcze zatankować. Podjeżdżamy na stację benzynową, która wygląda zupełnie inaczej niż stacje w Polsce. Poproszę benzynę za 40 tysięcy. System jest także trochę inny niż w Polsce. Najpierw się płaci, podaje kwotę, pan nalewa. Nie wchodzimy w ogóle do środka. Nie ma hot dogów ani toalet. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No i jedziemy dalej. Na Zanzibarze można korzystać z usług firm transportowych. Można też wynająć auto albo skuter. Jest też transport publiczny, tak zwane daladala, czyli takie otwarte autobusy, którymi jeżdżą lokalni mieszkańcy. A nazwa pochodzi od tego, że ten przejazd kosztował dolara, jak krzyczeli dolar, dolar, to zostało z tego dala, dala. Na Zanzibarze jest ruch lewostronny, tak jak w Wielkiej Brytanii. Była to kolonia brytyjska i tak już zostało. I powiem szczerze, że przez pierwsze kilka miesięcy naszego pobytu tutaj, mieszkania już, miałam pewne opory, żeby prowadzić auto. Ale w końcu spróbowałam i nie ma jakiejś większej różnicy. Poza tym, że nie ma tutaj korków. W Warszawie co rano spędzaliśmy w korkach około godziny i tak samo po południu. Tutaj dojazd do szkoły zajmuje nam około 7 minut. Jesteśmy na miejscu. To jest nasza droga do szkoły. Od samochodu trzeba kawałek przejść. Czasami spotykamy tutaj krowy albo kozy. Takie uroki szkoły na wsi, prawda Zoja? Przyjęliśmy, szukając tutaj miejsca dla siebie, bo oczywiście szkoła, jakby jakość tej szkoły, ponieważ edukacja dla naszych dzieci jest dla nas bardzo ważna. I to, że mieszkamy też w Dżambiani, że jesteśmy w tej części wyspy, właśnie wynika z tego, że tutaj jest bardzo dobra szkoła, którą lata temu dla siebie i dla swoich dzieci też założył Michael. Michael jest Niemcem, który przyjechał tutaj, otworzył swój hotel. W szkole obowiązuje jest język angielski. Oczywiście Zoja, ponieważ ma w klasie kilkoro dzieci też, które mówią w Swahili, no też siłą rzeczy zaczyna w tym języku też mówić. Fundamentalne jest to, że gdy dziecko dorasta w takim otoczeniu, w ogóle jakby tych wszystkich takich powierzchownych różnic w ogóle nie zauważa. Zoja nie widzi koloru skóry. Zoja widzi to, że dzieci mają bardziej lub mniej kręcone włosy. To jest też jeden z powodów, dla których chciałem, żeby moje dziecko się w takim miejscu wychowywało.